Zapraszam dzisiaj wszystkich do wspólnego słuchania i naśladowania bajki pod tytułem Myszka Pepcia. Zaczynamy. Pewnego dnia myszka Pepcia wyszła ze swej norki na poszukiwanie przygód. Rozglądała się dookoła. Poszła w lewo, popatrzyła do góry na rosnące na drzewach szyszki. I w dół na mięciutki mech. W oddali było słychać odgłosy leśnych ptaków, które myszka próbowała naśladować. Kuku. Kuku. Tak, kuka, kukułka. Hu hu. Słychać też sowę. jak stukał dzięcioł w drzewa. Po takiej wędrówce myszka Pepcia poczuła się zmęczona i głodna. Wyjęła śniadanie z torby i zaczęła je jeść. Po zjedzeniu myszka oblizała wąsiki oraz ząbki. Zrobiło się późno, więc myszka wróciła do domu, umyła zęby. Wypłukała buzię. Potem ubrała piżamkę i poszła spać. Śpij słodko, myszko.